Będzie was dzisiaj oceniać Kamila Szczawińska, modelka, więc zna się na tym fachu. Halo, halo, Kamila. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Ania Lucińska, pojedynek na modę z tej strony. Bardzo mi miło, witam was. Teraz poprosiłabym, żebyś może zaczęła od tej stylizacji pierwszej, czyli stylizacja Marta. Stylizacja numer jeden. Zdecydowanie urzekła mnie kurtka Moro z motywem kwiatowym. To jest jeden z moich ulubionych motywów. Jeszcze jak jest połączenie różu, to już w ogóle jestem w tym totalnie zakochana. Muszę podpytać o projektanta tej kurtki, bo zdecydowanie chcę taką mieć. Poza tym stylizacja jest bardzo zbliżona do moich imprezowych stylizacji. Uwielbiam krótkie spódniczki, bo to top. Lubię szpilki wysokie, ale nie za wysokie. Te wyglądają na bardzo wygodne. Mam nadzieję, że takie są. Jeżeli chodzi o drugą stylizację, ja nie jestem zwolennikiem dzwonów i nigdy sama nie nosiłam dzwonów. W związku z tym zdecydowanie bardziej przemawia do mnie pierwsza stylizacja. Podobają mi się elementy osobno. Podobają mi się właśnie same spodnie. Ja zestawiłabym je na przykład z białą koszulką, z białym topem. Podoba mi się kurtka, ale niekoniecznie z tymi spodniami akurat. Jeżeli chodzi o mój wybór i o moją stylizację, to zdecydowanie stylizacja pierwsza. Kurtka Moro z kwiatami, jak zobaczyłam zdjęcie, od razu trafiła i bardzo proszę SMS-a z nazwą projektanta. I jeszcze chciałam tylko, żebyś zgadła, bo te stylizacje były robione za różne budżety. Jedna za 450 zł, druga za 4,5 tysiąca. Powiedz teraz, jak uważasz, za jaki budżet była wykonana ta stylizacja, którą wybrałaś? Ja myślę, że mógł być to ten tańszy budżet, chociaż dla mnie wygląda ona bardzo, bardzo ładnie, bardzo dobrze jakościowo. Natomiast wydaje mi się, że to była ta za 450 zł. A właśnie, że nie. 4,5 tysiąca. A, no właśnie. Ale to, bo to jest tak ciężko jest widzieć przez telefon, że mały ekranik, więc generalnie jedna i druga mogła być bardzo droga. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Pozdrawiam z gorącej serdecznie. Polski. Do zobaczenia. Dzięki.